Witajcie, w dzisiejszym odcinku opowiem wam moją smutną historię, a więc zaczynajmy. Pewnego pięknego poranka, kiedy wyszedłem na moje pole, postanowiłem, że to ten dzień, kiedy muszę je wreszcie przeorać. Wyjechałem moim starym, ale dalej działającym Ursusem i ruszyłem. Było niesamowicie, zapomniałem o wszystkich swoich problemach, aż tu nagle niestety zepsuł mi się traktor. Nie wiedziałem, co mam zrobić, zbliżała się noc, była godzina 18:30, a ja musiałem iść spać o 19:00. Strasznie się bałem, bo miałem 20 metrów do domu, aż tu nagle zza drzewa wyskoczył Irek Bieleninik i mówi do mnie: nie wierzyłeś, to przyjechaliśmy do ciebie. A ja na to: o chuj. I Irek nagle zaczął mi naprawiać traktora. Byłem tak szczęśliwy, że nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Irek po skończeniu naprawiania traktora spojrzał się na mnie, uśmiechnął i zniknął.